uśmieszek na twarzy, tak? Chodź, chodź! Nie rusz się, nie rusz się. Na prawo! Chodź! Chodź, chodź! Nierówno. Na prawo! Chodź! Obywatele kapitanie melduje kompanię na apelu polanym przygotowaną do zajęć. Stan kompanii 156 do zajęć 148. Nieobecnych 8 usprawiedliwionych, w tym szpital 2, izba chorych 3, podróż służbowa 2, zwolniony 1. Czołem, obywatele kapitanie. Pierwszy szereg, krok przód, szereg, chodź! Tył, krok! Zapałeczko wyczyścić. O, brud cały, zaśpiewała. Biegiem! No co to jest, syneczku? Jak ty będziesz działać takie malaszki? Zadowolona jesteś, że brudna, tak? Zadowolona, że brudna. Daj do bycia! O, proszę bardzo, sześciutka, przyjemna, następną. No, bardzo dobrze, proszę bardzo. Bardzo dobrze. Zapisać do pochwały. Do golenia, biegiem, chodź! O, sześciutki, w porządku, wygląd, proszę bardzo. Aż miło spojrzeć, prawda? Jest. Uzupełnić, tak? Dali teraz książeczki wojskowe. Wszystkie. A, książeczki są już przeniesione, słusznie. Dokonać spisu. No to kapra, słuchajcie, na technika damy kompanii. Do, tak, tak, dokonać spisu. Przysięgi i jednocześnie tam na ranku. Tak. Czy nagrody jakieś będą żołnierze teraz otrzymywali? Urlopem nagrodę, czy w postaci no rzeczowych? Pod oficerem. Tak? Tak. No i chyba ci wyróżniający. To mają oceny bardzo dobre. Tak. O, o właśnie, o widzisz, no widzisz, o widzisz, i dalej, i dalej, i dalej. To wiesz, to dymo na samo, to pozwólcie, ja wam powiedziałem, żeby nie było krzyku i bez krzyku. Tak jest. I uprzedzam was ostatni raz. I ty nic nie zbujujecie. Postawię, ale to całuję. Od oficer dyżumy. Tak jestem. Pozwólcie, no. Ja wam już zwróciłem uwagę i powiedziałem, że mi nie było żadnych krzyków. Powiedziałem wam. Tak jest. To co wy zrobiliście? Chcecie tym człowieka nauczyć? Swoim krzykiem? To już kończę, to sam wezmę, przecież będę musiał robić z nim zanim. Nie potrzeba, samemu trzeba nam pokazać, wytłumaczyć i niszczyć. Bo krzykiem wy nic nie zwojujecie. Róbcie tak, patrzcie się, jak ja to robię, jak ja wykonuję. Jasne? Tak jest. Ja więcej nie chcę słyszeć żadnego krzyku. Wszystko to mocniej tą szmatę przydać, mocniej złap tą szmatę i mocno, o! O widzisz. Czym? A ludzie o szmotkami. Nie ma frutarek? Podali te dżumy. Co u nas frutarek nie ma? Co? Dlaczego oni szmotkami frutrują? Proszę otworzyć kończy i będę frutarki. Biegłem po frutarkę. Co to jest? Ktoś by myślał, że prawda o masz. Frutarek u nich nie ma. No znalazła się frutarka? To szukajcie u patelu szeregowej na drugi raz, dobrze? Opinia dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, same superlatywy, samowar. Nie mają żadnych zastrzeżeń do wykonywania waszych obowiązków, a u was jakieś coś wam jest nie w porządku z wami, bo się dopuszczacie z czynów jakichś karygodnych. Wiecie, co mam na myśli? To wasze ostatnie poźnięcie się, bo to nie jest pierwsze, prawda? Co was skłania do tego? Trudno określić. Po fakcie jest trudno określić. No ale jednak jakieś motywy coś wami kieruje, prawda? Że te czy inne rzeczy, bo jeżeli człowiek pracując, to najpierw się namyśla, czy ta praca,
czy to będzie opłacalne, czy nieopłacalne. Co byście chcieli przez to uzyskać, czy no w ogóle, bo ja tego nie rozumiem, chciałem się dowiedzieć od was. Mówcie szczerze, nie potrzebujecie się krępować. Jakie pobudki, jakimi pobudkami kierowaliście się? To mnie najbardziej interesuje. Bezdość! Korytarze, zbyrka! Pokój się! Proszę! No co możecie mi odpowiedzieć na to? W ogóle te rzeczy jakoś nie przechodzą przez głowę. Ja nie spotykałem się z takimi rzeczami. Ja już w swoim fachu pracuję 11 lat. Jako szef kompanii? Uwaga! Ale ja się nie spotykałem z takimi rzeczami. Mnie to nie chce w ogóle przejść przez myśl. Głosi się do lewenta, drugie kluto. Lewem wyda. Następna sprawa. Tu jesteście chłopak w sile wieku, dorosły, rozwinięty, w porządku, zbudowany. Bardzo dobrze. I w zajęciach wyróżniający się pod każdym jednym względem. Ze szkolenia bojowego, politycznego oceny macie dobre. Czy wam ktoś jakąś krzywdę może robić? Śmiało, nie krępujcie się, powiedzcie mnie szczerze. W wszystkich sprawach, jakie was gnębią. Wiadomo? A nie byli, no, bo byście byli przyzwyczajeni, że nie byliście krępowani, prawda? Tylko mieliście, skończyliście pracę, mogliście pójść sobie do kina, do teatru, omówić się z dziewczynką, pójść na kawkę czy na coś inne, a tutaj od razu zmieniło się środowisko i zostaliście jakby tak, wasza wolność została ukrócona, prawda? I jak się czujecie? Dobrze, no widzisz, dobrze, no tak chłopie, dobrze się czuję. Tutaj na lewą stronę. A ustali się, pa! To jest tylko pryska! Ej! No faktycznie, że przysiadło po 1000, tak, ustawimy sobie, tak. Nie, tu, bracie, musi być proporcje do tego. Cofnę się sobie, cofnę do tyłu. Do tyłu, trochę do tyłu, tak. Nie tak, nie uciekaj, bo masz ręce skuwala, bracie. Proszę mnie ściągnąć tutaj 10 szachistów, przynajmniej z kompanii, z pozostałych plutonów. Tych, co umieją grać z domino i tych, co umieją grać w bryża. Karty do bryża kto ma? Zastępca nie ma tam? Proszę? No to poszukać mnie raz, dwa. Co by? Jakie wy jesteście niemrawy? Jezus, kompanii nie poznaje. Co tu się dzieje? Dobra, i następnie. Żebyśmy się kulturalnie zachowali tutaj. I miło, kulturalnie spędzimy czas. Na świetlicy, na naszych zajęciach kulturalnych, na których będziemy się spotykać. Codziennie, prawda? Musimy się czuć całkiem swobodni. Szach z matem. Nieunikniony. Nie ma wyjścia. Jest, nie ma. Bez wyjścia. Bez wyjścia. Jeszcze jest. Tu piątki do przodu w ogóle. Nic nie daje pianek.
Nie ma cudów. Chyba ładnie rączkę ścisnąć, kolesi. Cicho mówiłem. Może warcaby? Jakoś wam później wychodzi, prawda? No chusteczku, no nie kochany, nie chusteczku. Tuż jak pracować, to należy popracować. Ułożyć ładnie pod kancik, prawda? O, wyprostować. Pierwsza czynność to jest ta, tak, fałdeczki równiutko muszą być. Najpierw jeden bok, tak. O, uryć ci się za most... No... Tutaj nie... Troszeczkę, tylko troszeczkę, tak. Zakładamy, tak, w porządku. No, pokaż no się. No, ale to szybciej to nie tak, kochasiu. No jedź, kochany, jedź, bo już koniec, sił więcej nie ma. Wolno nie śpi się. Pomaleńko mocniej przedłużę, tylko przedłużę, tak. O, widzisz. Ale więcej mnie po ciapstyku nie pracuj. Dzisiaj ci przebaczam, kochany. Ale więcej to nie. Nie ma kazali. Niech nie ciapszyk to jest dla żołnierza, żeby on spał. A poza tym o wszystkich innych sprawach, to ja muszę wiedzieć o tym. Ja muszę wiedzieć, ja bym więcej tego sobie nie życzył i nie chcę spotykać. Ale to kompanii pozwolił pracować. Ach, a pozwolił. No tak, no bo jutro wasze wielkie święto. Jest to prawidłowo. To bardzo prawidłowo. To tylko w tym jednym nie wolno, a poza tym nie wolno. Poza tym nie wolno. No widzisz, no zabieraj mundurek i uciekaj spać. Bo szkoda czasu, prawda? Szkoda. Nasz czas sobopólny jest drogi. Tak. Zabieraj i uciekaj. Spać. Zmęczony jesteś bardzo. No ja też zmęczony chyba. Nie gorzej u ciebie, syneczku kochany, bo już nóg nie czuję. Nawet mi się palić nie chce, no ale jeszcze się zapalę. No jeszcze zapalę sobie. Proszę uprzejmie. No nie palący, tak? A, to inne sprawy. To inne sprawy. Dobrze. Prawdziwie myśl
stracić nadzieję.